Jest wśród tutaj zebranych znana już osoba z Telewizji Narodowej, brat franciszkanin z piękną brodą, przypominający świętego Piotra. Bracie, zwracam się do Tadeusza Wójcika, bracie, po co tutaj jesteście dzisiaj? No jesteśmy po to, żeby dać świadectwo prawdzie, jaka jest prawda. A jaka jest prawda o 17 września dzisiaj, 2011 roku? Ja myślę, że trzeba wcześniej wrócić do historii. A kto wbił nóż Polakom? Sowieci. A kto to byli Sowieci? Czerwona. A kto to byli Sowieci? Jakie byli narodowości? Rosyjskiej. Rosyjskiej? No oczywiście. I to Rosjanie rządzili wśród Sowietów? Panie. A ideologia? A kto to jest? Ale co pan teraz, proszę pana, Sowieci, dzisiaj się nazywają Rosjanie, a przedtem się nazywali Sowieci. A jakie narodowości były mamusie tych ludzi, którzy mordowali Polaków w Katyniu? Nie tylko Polaków, bo i Rosjan. Jakiej narodowości to były kobiety? Sowieci. Sowieci? Sowieci. Były to osoby narodowości sowieckiej. Narodowości rosyjskiej, ale pod szyldem Sowietów. No. Bo nie było rosyjskiego, tylko Stalin nazwał to Sowiecka Republika. Czy mógłby pan się przedstawić? To co mam się przedstawić? Nie wiem, z kim ja rozmawiam. Eugeniusz Sendecki, ja nazywam się Eugeniusz Sendecki, kręcę filmy dla Telewizji Narodowej. Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć, co Polacy myślą o 17 września po tylu latach. Wiesław jestem, tak. Dzień dobry panie Wiesławie. No proszę kontynuować. A czy słyszał pan o ośrodku szkoleniowym dla agentury w Birobidżanie? No, proszę pana, nasi Polacy, komuniści wysyłali na szkolenie z Polski w 1945-1946. Nawet ci, którzy tam siedzieli, kręcili się przy tej, jak się nazywa ta główna maherka. Wanda Wasilewska. Wanda Wasilewska. To tam szkolili i szkolili do... Pani Luna Bystygierowa też? No ale prawa, no oczywiście, przecież to jest wszystko. A jakiej narodowości była pani Luna Bystygierowa? No Żydówka, no. Trzeba przyznać, no. Całe UB, to wie pan, kto to był. A jak to się stało, że Rosjanie tutaj w Polsce popierali właśnie tak ludzi? No jak to, proszę pana, oni chcieli zrobić 17 Republikę. Oni, Stalin stworzył rząd właściwie przy pomocy Wasilewskiej w Rosji. A czy Stalin nie był Rosjaninem? Co? Czy Stalin nie był Rosjaninem? Ale panie, no nie był, to był Gruzin, ja wiadomo, ale... No właśnie nie wiadomo, właśnie wielu ludzi mówi, że to Rosjanie. Nie, nie. A to nie Rosjanie, to nie byli Rosjanie. To była banda, która wcześniej została... Jak to nie ma znaczenia? To była banda, która była wcześniej wyhodowana w Szwajcarii, została przywieziona przez wywiad niemiecki do Rosji, zniszczyła Rosję. Przecież oni chodzili od wioski do wioski, zabijali wszystkich chrześcijan, gwałcili chrześcijańskie kobiety. Przecież największych rzezi dokonali właśnie nie w 40 latach, tylko w roku 1917 do 23. Pan o tym nie pamięta? No, wie pan, mało się. 80 milionów ludzi zabili. To... Oni. No, w ogóle zginęło za rządów Stalina, komunistów zginęło. Nie, za rządów Lenina i Trockiego. Za rządów Lenina i Trockiego. Tak, no to pełen. Stalin wykończył swoich podopiecznych, których najpierw wyhodował, a potem kończył, bo on się bał konkurencji. No. On, tak jak dzisiaj Platforma wykańcza wszystkich, prawda? Bo się boi konkurencji. No. Boi się Kaczyńskich, uczciwych ludzi. Nie dopuszcza. A czy pamięta pan, co powiedział prezydent Lech Kaczyński w Knesecie? Proszę? Czy pamięta pan, co powiedział prezydent Kaczyński w Knesecie? Nie wiem, nie pamiętam, że pana, ja tego nie śledziłem. Szkoda. Szkoda. Jak to skomentuje, że niektórzy nie pamiętają o tym, co Lech Kaczyński powiedział w Knesecie? Znaczy, nie mam w tym temacie za dużo wiadomości, także też nie będę się wypowiadał. No, ale wie pan, nie mieszajmy tak. Nie, ale... Jest to był wielki patriota, którego zniszczyli. A jakiego narodu to był patriota? Kto? Polskiego, proszę pana. Polskiego. I oddał Polskę w niewolę. Proszę? Oddał Polskę w niewolę. Kto? No kto podpisał traktat lizboński? Kaczyński? A nie? Ale panie, co pan opowiada? Co pan powiada, to pan... A niech pan powie. Ale proszę pana, co pan powiada?
propagandę pan sieje. O co wy walczycie w ogóle? O co walczycie? Chcieliby... Niech pan nie jedzie jeszcze pośmiertnie na pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie krzyczeć. Niech pan nie jedzie. Dla pana to nie trzeba krzyczeć, tylko trzeba pana uciszyć, proszę pana, bo pan robi nam tutaj... Prawda. Dzień dobry pani, Eugeniusz Sendecki, kręcę film dla Telewizji Narodowej. Proszę powiedzieć, użyła pani słowa prowokator o tym panu z brodą. Tak się składa, że ja go znam i wiem, że to jest pan Tadeusz Wójcik. Proszę powiedzieć, co było takiego niedobrego, co mówił pan Tadeusz Wójcik? Kto to jest Eugeniusz Sendecki, Telewizja Narodowa? Ja powiedziałem, że prezydent w internecie. Może pan nam coś opowie, bo my internet... Pytam tą panią o prowokację. My tu jesteśmy razem, może pana przyszli. Przyszli zaraz. Jeżeli pan chce usłyszeć, to zaraz panu wytłumaczę. Ja i wszyscy inni ludzie przyszliśmy po to, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się zdarzyło 17 września 1939 roku. I chcemy w tej chwili oddać jak gdyby hołd tym wszystkim, którzy w tym czasie zginęli i walczyli, prawda? Właśnie 17 września otrzymali przysłowiowy nóż w plecy. Jeżeli ten pan zaczyna tutaj wymyślać jakieś rzeczy, jakie że pan rzeczy? Kaczyński sprzedał Polskę, dlatego że podpisał traktat, różne rzeczy się... No to co z tego? A podpisał? Nie wiem, ale to nie ma znaczenia. Jest to Polak. Moment. I to jest człowiek, Chwileczkę. Przepraszam, jak pani ma na imię? Bożena. Pani Bożeno. Jest 17 września 2011 roku i pani i nie wie, kto podpisał traktat lizboński. Proszę to jest pana, prawda? Jeżeli nie, ale co pan tutaj zaczyna mnie atakować? Ja bardzo wielu rzeczy nie wiem, ale ja przyszłam. Dobrze, no ale właśnie pan Tadeusz Wójcik oznajmił, że traktat lizboński podpisał pan Lech Kaczyński. Ale co to ma wspólnego z 17 września? No jest to swego rodzaju podobna sytuacja, sprzedanie Polski. A co pan opowiada za bzdury? Kto sprzedaje Polskę, to my wiemy. A kto sprzedaje Polskę? No to pan, niech pan sobie odpowie na pytanie. Dlaczego pan ale pani powiedziała, że pani wie. Prowokować, tak. Pani powiedziała, że pani wie. Tak, ale ja pana o to nie pytam. Ale ja panią o to zapytałem. Pan mówi, że pan Lech Kaczyński sprzedaje, więc ja sprzedał. Tak się składa, że jeżeli chodzi o traktat lizboński, to pamiętamy tą sytuację. Proszę pana. Pani nie pamięta. Dzień dobry, kolejna pani, która dzisiaj 17 września nie pamięta, kto podpisał traktat lizboński. I to jest ważne. My przyszli tutaj po to, żeby protestować przeciwko temu, co się zdarzyło w 1939 roku. I niech pan mnie nie podpuszcza. Nie mam ochoty już z panem rozmawiać, bo pan również prowokuje. Ale do widzenia. Pan, dziękuję pani bardzo. Pan zbiera jakieś informacje, które będą przetworzone. Nie będą przetworzone, nieprawda. Wszystkie informacje, które nagrywam, będą puszczone, opublikowane w internecie. Opluwanie do pana tego głośniczka, czy tam mikrofonu, było opluwanie naszego ani kropelka śliny nie upadła z moich ust, proszę pana. Nie, ale ten pan, tego pana słowa pan łowił i pan to gdzieś przetworzył, proszę pana. Nie, proszę pana, jest pan w błędzie. Nie słyszeliśmy o takiej telewizji narodowej. O, proszę pana, to dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Proszę pana, jest tylko jedna telewizja, która mówi prawdę i jedyna chyba w Europie, natomiast... A jak się nazywa ta jedyna? Nie wiem, niech się pan dowie, proszę pana. Jak pan jest taki oblatany, to niech się pan poduczy i będzie pan wiedział. Dziękuję panu serdecznie. Proszę uprzejmie. Telewizja Narodowa dzisiaj jest i realizuje materiał sprzed ambasady Rosji 17 września 2011 roku i dzisiaj właśnie widzimy krzyż przed ambasadą Rosji. Jest pan Henryk Krakowiak, jest Tadeusz Wójcik, brat Tadeusz, franciszkanin. Henryku, dzisiaj kandydujesz do Sejmu i właśnie, co chcesz powiedzieć dzisiaj ludziom,
ludziom, którzy spotykają się przed ambasadą Rosji, przy krzyżu? To znaczy, mamy rocznicę 17 września, która powinna być moim zdaniem bardzo ładnie nagłośniona dla obywateli Polski, gdyż wiedza o właśnie rozpoczęciu działań na wschodzie poprzez Armię Czerwoną, atakującą Korpus Ochrony Pogranicza, niestety ona jest mało znana w społeczeństwie polskim ze względu na historię i zakłamania, które miały miejsca do lat 90. I teraz chodzi o to, że cóż możemy po tylu latach zrobić? Oczywiście pomodlić się za Polaków, którzy walczyli na granicach północnej, północno-zachodniej Polski, na wschodzie od 17 września oraz tych, którzy od południa bronili Rzeczypospolitej. W sytuacji, która jest obecnie trudna na etapie kryzysu ekonomicznego, który dotyka świat, Europę i w pewnym stopniu również Rosję, ja myślę, że tutaj w tej chwili jakaś wspólne działanie konstruktywne ludzi mądrych, którzy wyciągnęli wnioski z nieszczęśliwych wydarzeń, z historii I wojny światowej, z II wojny światowej, mogą wróżyć, po prostu popchnąć nas w kierunku właściwego współpracy, zrozumienia, właściwego po prostu zagadnień II wojny światowej, które są bardzo skomplikowane, w dużej mierze kłamliwie przez media podawane lub nieprawdziwie. I uważam, że ma to służyć pojednaniu narodów wszystkich słowiańskich. No i oczywiście ku dobra przyszłości, bo zrozumienie błędów jeszcze przyszłości... Bracie Tadeuszu. Zakon Franciszkański jest wszędzie tam, gdzie coś ważnego dla Polski się dzieje. Dzisiaj brata dłoń spoczywa na drewnie, na krzyżu. Proszę, kilka słów o tym. Będą nas ludzie oglądali, analizowali to, co się tutaj dzieje. Tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym oddać świadectwo prawdzie i przypomnieć, jaka właściwa była historia, bo to przecież nie ludzie narodu rosyjskiego ideologię marksistowsko-leninowską budowali, tylko z innego narodu. Marx, Engels, Lenin. I dlatego my powinniśmy z narodem rosyjskim żyć w zgodzie, bo zgoda buduje, a nie dzisiaj, żebyśmy się dzielili, gdzie siły zła coraz większe niweczą wszystkie narody. Dziękuję bardzo. I jeszcze, o, widzimy pan tutaj Melak. Ulotkę pana tak Melaka. Proszę bardzo. Jest kampania wyborcza tutaj trwa. Oto jest, proszę pani, tutaj ten pan też kandyduje, nazywa się Henryk Krakowiak. Skąd? Henryk Krakowiak z Warszawy. Z Warszawy, a z jakiej dzielnicy? Ursynów. O to Ursynów, Wawer, to razem jest, nie? Tak. 19 okres. Ja wiem, bo zbieram. 19. I tak to właśnie wygląda. Polityka, religia, kultura, biało-czerwone flagi, sympatyczni ludzie, których znamy już spod krzyża na krakowskim przedmieściu i właśnie migające tam w oddali migacze policji i jeszcze jeden bardzo ważny element, monitoring. To chcemy, środowisko Telewizji Narodowej zdecydowanie chce, żeby monitoring publiczny był dostępny dla każdego Polaka, dla każdej osoby, która ma obywatelstwo polskie, narodowość polską. Okazuje się, że w wielu sytuacjach, kiedy monitoring jest, nie jest używany dla korzyści dla narodu polskiego, ponieważ gdzieś te dane giną. My chcemy, żeby dane z monitoringu publicznego były własnością publiczną, żeby mieli do nich dostęp wszyscy Polacy, żebyśmy wiedzieli, co się w Polsce dzieje. I jest osoba kolejna z Telewizji Narodowej. Dzień dobry, pan Wojciech Połuska. Bardzo proszę. Dzień dobry. Zadyszany nieco, bo biegł chyba. Się spóźniłeś, kolego. Szedłem szybko. Chciałem powiedzieć o dzisiejszym dniu, o tym bandytyzmie, który dokonał się 72 lata temu. O tym, że podkreślić to, że Stalin był najbliższym sojusznikiem Hitlera i bez jego decyzji o udziale w rozbiorze Polski ta wojna mogłaby się odwlec albo te dzieje mogłyby potoczyć się inaczej. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że trzeba dziś też powiedzieć i wykrzyczeć o tym, że współczesną Rosją rządzą też bandyci.
bandyci i morderca. Ale to nie wróży dobrze pokojowi w Europie. Morderca? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No mają atuty. Mają trzy atuty. Gaz, ropę i rakiety. Nic więcej. W tym narodzie nie ma. No ale to są nie chyba niesamowite asy i jokery w rozgrywkach światowych. W dzisiejszych czasach niestety tak. Trzeba dążyć do tego, żeby się uniezależnić. No i wszystko w tym temacie. A zaraz, to oznacza, że my Polacy powinniśmy iść z Chińczykami? Położenie Polski jest bardzo trudne i specyficzne. Ale jeżeli tutaj wprowadzimy około 20-milionową mniejszość chińską, która będzie wyznania rzymskokatolickiego, to jest dla nas jakaś nadzieja. To nierealne. Dlaczego nierealne? Myślę, żeby się nie zasymilowali. Ale nie chodzi o to, żeby się asymilowali. Niech zachowują swoją chińskość, niech będą z nami tożsami cywilizacyjnie i będą nas bronili przed Rosją. I przywiozą kilka rakiet, tak, swoich, bo na pewno mają dobre. I wystarczy. Z Łubowicami atomowymi oczywiście. I to by wystarczyło. To by Ale był jest straszak. Tak, że obecnie takim filarem rzeczywistego pokoju w Europie jest inny mały kraj, mniejszy od Polski, dysponujący arsenałem nuklearnym, bardzo wrogo traktowany przez masonerię, przez Wasków, a jednak broniący pokoju w Europie, czyli Białoruś. To dzięki temu, że bohaterski Łukaszenka przechował głowice nuklearne po Związku Radzieckim i kupił rakiety dalekiego zasięgu od Korei Północnej, to dzięki temu jest stabilizacja w Europie. Nie oszukujmy się. Czy to są pewne dane? To są dane, o których mówią wielcy politycy, może nie wielcy, wysocy politycy głównego nurtu w Polsce. Z tą bohaterskością Łukaszenki ja bym dyskutował oczywiście, dlatego że mam znajomych w Mińsku. Pozdrawiam z tego miejsca Jura, pozdrawiam Cię. Привет тебе передаю. No i co? Panie senatorze, czy chciałby pan mieć problem w posługiwaniu się Skype'em na przykład? Czy chciałby pan mieć stracha, jeżeli pan coś napisze w Skype'ie komuś na władzę? Chciałby pan? No ale już w tej chwili to się dzieje. Już w tej chwili to, co się dzieje w Skype'ie jest monitorowane przez władzę, jest echelon przecież. No ale jeszcze w Polsce jest spokojnie. No to, że jeszcze jest spokojnie, na Białorusi też jeszcze jest spokojnie. Nie, właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie nie. I na Białorusi nie stalibyśmy tutaj, bo od razu na tą grupę osób byłoby 5 razy więcej milicji. 5-10 razy więcej. I tak byśmy sobie podyskutowali na Białorusi. Więc z tą bohaterskością Łukaszenki, prawda... No nie, no bohatersko rozpędziłby jakoś demonstrację. No mówiąc trochę z żartem. Rozpędził, ale no... Nie, żarty żartami. Jedno jest pewne, że problem rosyjski jest problemem, który dotyka ośrodka szkoleniowego w Birobidżanie. Jedno jest pewne, że rewolucję w Rosji, zanim ona trafiła do Polski, zrobili bardzo śmiertelni wrogowie Rosji, którzy wymordowali 80 milionów Rosjan, zanim doszli do nas. Jedno jest pewne, że dzisiaj przerzuca się winę za 17 września na Rosjan, tak samo jak dzisiaj winę za Holokaust przerzuca się na Polaków. To jest oszustwo stulecia i my powinniśmy powiedzieć głośno nie. Czyli pan chce powiedzieć, że tylko Gruzin jest odpowiedzialny za to? Myślę, że odpowiedzialny za to jest Marx, Engels, Stalin, ludzie, którzy ich finansowali przez cały wiek XIX. Myślę, że odpowiedzialni są bankierzy amerykańscy różnej narodowości, różni źli ludzie. I myślę, że ci ludzie do tej pory rządzą światem. I to jest problem. Ja uważam, że mając doświadczenie co tu dużo gadać. Jak się mieszkało w Rosji, to się wie. To się wie, jaki jest ten naród i co lubi ten naród. Ten naród lubi niewolę, ten naród lubi totalitaryzm. I koniec, to jest naród rosyjski, on to lubi. No tak, ale biada temu, który... Ale na halawu, czyli wie pan, na halawu, czyli mięso ukraść i zgrillować. To ten naród tak lubi.
chodzi. No po prostu, wie pan, no tak jest. I koniec. To jest wypowiedź człowieka, który cokolwiek wie o tym narodzie. Panie doktorze, no ja jestem pełen uznania dla pana wiedzy na temat wschodni. I to jest ważne, żeby dzisiaj Polacy, tak jak Maryja przy krzyżu, spotykali się z prawdą, żeby była wymiana poglądów. Dzisiaj krzyż będzie obecny w wielu miejscach. Jest właściwie już takim stałym punktem odniesienia dla większości spraw politycznych. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że i wrócić do tego, jeszcze raz do tego, co powiedziałem. Gdyby nie ropa i gaz, my byśmy, panie senatorze, musieli z tym krzyżem i z karabinami stać na granicy, bo byśmy musieli tych leniuchów gonić od naszych granic. Po prostu. Zgadzam się. To są środki dopingujące Rosji i mają szczęście, Bóg im nie dał rozumu, ale dał to znaczy, Bóg chce coś nam przez to powiedzieć, dając właśnie im takie bogactwa naturalne. No właśnie, co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć? Najgorzej, że Bóg nas zmusza do tego, żebyśmy się z nimi dogadywali. Czyli jednak dogadywanie się z Rosją, co by nie było, czy no tak, niestety, czy siak. Niestety, dogadywali się, bo potrzebne są nam te surowce, tak? Po prostu do funkcjonowania przemysłu. Bo by nam zimno było. No właśnie.